To, co w najbliższych dniach się wydarzy w Polsce, to będzie taki jakby kulminacja, finał tego, co się na przełomie jakby roku, odkąd poznałem siostrę Michaele, odkąd poznałem Auszę, Anetkę i całą kadrę księdza Józefa Szkiłowicza znam od lat. Ale to są tak cudowni ludzie, z którymi można góry przenosić, którzy sprawiają, że misja hospicyjna i chęć i możliwość pomocy i niesienia dobra przychodzi z taką ogromną, powiem, łatwością. Otwierają się wszelkie drzwi i osoby z zatwardziałym sercem, które wcześniej miały problem z tym, żeby wyjść, pomóc, zaczynają się angażować. Ta akcja, o której wspominałem, ma finał 29 dnia września w Łomży. Przyjeżdża zespół Wilia, przepiękny zespół z przepięknym repertuarem, ale też będzie finalizacja aukcji obrazów, zdjęć wykonanych przez panią Bożenę Mozyło, czyli fotografkę tutaj z waszej ziemi, naszej ziemi wileńskiej, która sfotografowała w okoliczności 600-lecia nadania praw miejskich Łomży, 100-lecia odzyskania niepodległości. Łomża naszą pięknie sfotografowała, ale też sfotografowała Wilno. I to wszystkie prace przeniesione zostały na obrazy zdjęciowe. I one będą licytowane, ale też będą wspaniałe rzeczy naszej załogi polsko-litewskiej rajdowej. Chłopaki przekazali siostrze Micheli zegarek, który dostali w limitowanej wersji, ale ona oczywiście go przekazała już na aukcję. Robert Lewandowski daje piłkę i koszulkę. Tutaj jest ze mną Mateusz Zdrodowski, którego brat cioteczny Adam Kownacki, tak zwany Babyface, ten, który wygrał 18 walk ostatnio w Nowym Jorku, wygrał kolejną 18, przekazuje też koszulkę z autografem. Pani Kornhauser Duda, pani prezydent też przekazuje rzecz, która będzie licytowana. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Już na stronie Naczelnej Organizacji Technicznej NOT Łomża te wszystkie rzeczy są wystawiane i można je licytować internetowo, gdziekolwiek Państwo nas oglądacie. A Wilnoteka widzę, że jest lubiana, udostępniana na wszelkich kontynentach, gdzie są Polacy, gdzie są Wileniucy, gdzie są nasi przyjaciele. Więc do Was ten apel, drodzy, żeby uczestniczyć w tej aukcji, żeby gdziekolwiek jesteście, nie musicie być w Łomży, ale zapraszamy bardzo na koncert, na tą uroczystość, która będzie 29 września, ale też możecie właśnie przez media wspaniałe, które się włączają w te dzieło budowy hospicjum dziecięcego, nam pomóc. Pomóc nam, żeby powstało pierwsze miejsce, gdzie można dzieciom najbardziej potrzebującym udzielić pomocy ostatniej. Wszyscy ci, którzy właśnie chcieliby się wpisać w tę przestrzeń dzielenia się chlebem dożynkowym w darze miłosierdzia dla hospicyjnego, właśnie naszego codziennego bycia przy chorym, niech wejdą na stronę naszego hospicjum w Wilnie www.hospisas.lt. Druga możliwość www.aniolowie.org. To jest Fundacja Miłosierdzia w Warszawie, która wspiera naszą misję hospicyjną. Można też wpisać w wyszukiwarkę mostdonieba.pl i pojawi się właśnie trasa koncertowa Mietka Szcześniaka po Polsce, który właśnie też w czasie swojej trasy koncertowej promuje misję hospicjum i jest naszym ambasadorem zbierającym dary. Ale kochani Państwo, jeszcze odważnie też bardzo proszę, w Polsce można wysyłać SMS-y 2 zł i VAT. I każde 2 zł wpłynie na dział hospicjum dziecięcego. Wystarczy wysłać SMS na numer 72405 i wpisać Wilno. I dzięki pomocy właśnie Kościołowi w Potrzebie Episkopatu Polski te pieniądze przyjdą do nas. Operatorzy rezygnują z opłat. Także 2 miliony moich rodaków, jak w Polsce wyślę SMS-a za 2 zł. Hospicjum będzie. Kochani Państwo, proszę o miłosierdzie, o umiejętność ofiarowania swego ziarenka na bochenek chleba.